Hello, dzień dobry. Ostatnio dostałem dosyć ciekawy komentarz. I tak sobie pomyślałem o tym, naszła mnie taka myśl, ponieważ on dotyczy stricte początków i o tym dzisiaj w sumie sobie trochę powiemy. O tym, gdy rozpoczynamy jakiś temat, czy to grę na perkusji, czy cokolwiek innego, i często nie zdajemy sobie sprawy, tak mam wrażenie, przynajmniej bardzo często, że te początkowe rzeczy właśnie nie są wcale takie sexy, jakie chcielibyśmy, żeby było. Czyli zaczynając grę na perkusji, marzymy załóżmy o zagraniu jakiegoś koncertu przed jakąś mniejszą, większą publicznością, gdy wchodzimy w temat na przykład rozwijania YouTube'a. To może też mamy jakieś oczekiwania, że będziemy mieli tam jakieś, wiecie, dużo subskrybentów, że będziemy jakoś tam rozpoznawalni w jakiejś tam konkretnej grupie odbiorców. No i na początku wcale no tak nie jest. I teraz to jest ten dylemat, czy co było pierwsze, czy jajko, czy kura, nie? Co było pierwsze, czy perkusja, czy kolana? Co było pierwsze, czy powiedzmy 1000 subskrybentów na YouTubie? Czy ten pierwszy, drugi, trzeci filmik, na początku pewnie ze słabą jakością, potem z coraz lepszą, w miarę czasu będzie ta jakość coraz lepsza i tak dalej. No i to jest coś takiego, że chyba wychodzi, że zaczynamy od tych właśnie takich niefajnych rzeczy, nie? Pozornie niefajnych, w perspektywie czasu i tak jesteśmy za nie wdzięczni tak czy siak. To wideo też kieruję do osób, które na przykład uważają, że nie mają warunków, żeby grać na perkusji. Nie, że przecież to dużo miejsca zajmuje, a ile to w ogóle musi kosztować, a szkoda zachodu, nie? Ja miałem taką sytuację, że zaczynałem grać w wieku 16 lat, bardzo chciałem zacząć właśnie grać na perkusji, jakoś tak zajarał mnie ten instrument i powiedziałem rodzicom, że takie byłoby moje, taka zachcianka. No i moja mama powiedziała, że okej, to zapisz się na lekcję, tylko jeden warunek, musisz zadzwonić sam. A ja tak, no, to był dla mnie taki etap w życiu, że zadzwonienie po pizzę związało się ze sporym stresem, a co dopiero, jeśli chodzi o zadzwonienie do jakiegoś nieznajomego mi człowieka, żeby zapisać się na lekcję gry na perkusji. No ale zrobiłem to, ponieważ mi na tym zależało. I to jest to, że właśnie nauczyciel już na samym początku nawet mi doradził, żebym nie kupował żadnego sprzętu. Ponieważ i tak w sumie 2 lata uczyłem się u niego tylko gry na werblu, na tym pięknym urządzeniu, na tym pięknym instrumencie. Zamysł był generalnie taki, że jeżeli nauczę się grać jakichś konkretnych rzeczy na werblu, takich różnych sekwencji, rudymentów, jak to się nazywa, czyli jakieś prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa i tak dalej, różne tam kombinacje, to potem bez problemu i tak to przełożę na resztę zestawu, nie ma z tym żadnego problemu. Dlatego całe 2 lata chyba, tak z tego co pamiętam, bite, uczyłem się właśnie tych wszystkich sekwencji, tych różnych figur i tak dalej, żeby móc to jako tako ogarniać. Później już no, wszedł faktycznie jakiś podstawowy zestaw perkusyjny, który no, był w moim pokoju, ku uciesze sąsiadów oczywiście, no ale był to wszystko proces, nie? I tutaj chyba nawet polecę właśnie wszystkim tym osobom, które to oglądają, jeżeli na przykład się zastanawiają, żeby teraz w 2021 znaleźć sobie jakieś ciekawe hobby, no to właśnie może perkusja będzie dobrym wyborem i tak masz na to warunki, że będę chciał Ci to trochę udowodnić, ponieważ dzisiaj istnieją takie rozwiązania jak chociażby to. To jest taki tak zwany pad ćwiczebny. On ma imitować uderzenie w bęben. I jest świetny właśnie pod kątem ćwiczeń. Sam bardzo często go używam, jeśli widzę, że jest jakaś ciekawa zagrywka, której chciałbym się nauczyć, to w bloku, w którym mieszkam, też nie mam warunków na perkusję, ćwiczę sobie na takim padzie, potem dopiero przychodzę i to ćwiczę już na reszcie zestawu. I nawet jeżeli Ty nie masz swojej perkusji, chciałbyś mieć takiego pada i też chciałbyś mieć, powiedzmy, perkusję, na której mógłbyś grać, nie musisz jej mieć wcale. Bo też są salki, które mogą Ci wynająć taką perkusję, załóżmy za 15 zł za godzinę i nie ma z tym żadnego problemu. No tak, ale co w przypadku, kiedy jestem totalnie ogołocony? Miałem tutaj też takie jedno urządzenie. Dobra. To. Czyli w dużej ilości rzeczy w początku możesz się nauczyć na kolanach.
i udowodnię ci to, ponieważ w momencie, kiedy uczysz się jakiegoś rytmu, to on właśnie opiera się na tej sekwencji, tam prawa, lewa, jeszcze ewentualnie dochodzi stopa i możesz... To jest bardzo częsta rzecz, że słyszę jakąś fajną piosenkę, słyszę tam jakąś zagrywkę ciekawą, ale nie mam perkusji przy sobie. No i z reguły ćwiczę na kolanach, nie ma z tym żadnego problemu, potem to po prostu przekładam na zestaw perkusyjny i tyle. To jest taka praktyka, którą w pewnym momencie już nawet człowiek rozwija trochę nieświadomie, ponieważ już tak jest obyty z tym wszystkim, że często już nawet stuka, nawet już tego nie kontroluje. Oczywiście ku uciesze innych, jak się trochę śmieję, no ale tak to jest. Dużo osób, z którymi mam styczność, które też nawet uczę w ramach właśnie moich lekcji gry na perkusji, też właśnie bardzo często mówią, że wchodzi im taki nawyk, że potem już stukają w byle co, żeby po prostu odwzorować coś, bo coś fajnego usłyszeli i tyle. Także gra na perkusji mniej więcej później też na czymś mniej więcej takim konkretnie polega, a dopiero potem, jak już widzisz, że po miesiącu, po dwóch, po trzech, po czterech, po roku, po dwóch, po trzech, po pięciu latach widzisz, że to jest to, co chcesz robić w życiu, to okej, kup sobie zestaw perkusyjny, który będzie Ci się podobał, który będzie Ci służył przez lata i tyle. Miałem też kilku uczniów, którzy na pierwszej lekcji do mnie przyszli i powiedzieli, że oni już mają zestaw perkusyjny i mi się już pojawiła czerwona lampka, że oho, to na to trzeba będzie zwrócić uwagę. I faktycznie byli uczniowie, którzy nakupowali sobie sprzętu, zanim w ogóle poszli na lekcję. No i ich zapał po miesiącu, dwóch, trzech minął i perkusję musieli sprzedać. Oczywiście ze stratą, no bo już nie sprzedali tego w tej samej cenie, za jaką to kupili. Także może warto, żebyś obejrzał ten film, zanim jeszcze pójdziesz na jakiekolwiek lekcje gry na perkusji. Oczywiście możesz korzystać też z darmowych materiałów na YouTubie, których jest całe mnóstwo. Ciekawe materiały są w ogóle wszędzie w internecie. Ja też dystrybuuję, nazwijmy to, wysyłam co tydzień w sobotę o 10:00 na maila. Różne ciekawe linki, które gdzieś tam napotkałem w czeluściach internetu, wysyłam je moim odbiorcom na blogu Poczuj Rytm. Więc może też Cię do tego zachęcam. Ja na przykład chciałbym mieć na samym początku mojej przygody tak styczność z takim, nazwijmy to, newsletterem, gdzie mógłbym się trochę otworzyć na inne rzeczy, bo ja jak zaczynałem, to byłem zafiksowany na punkcie heavy metalu, hard rocka, nic mnie więcej nie interesowało. A tak jak bym dostawał może jakieś ciekawe linki z takim fajnym perkusistą, z taką fajną piosenką, z taką fajną muzyką, to może byłbym bardziej otwarty i ten rozwój mógłby być jeszcze fajniejszy, jeszcze szybszy. Także tak. Taka myśl z mojej strony. Daj znać, co ty o tym sądzisz. No i zapraszam na blog Poczuj Rytm. Cześć, pa!